Witam Was wszystkich, wracamy do serii Niepełnosprawni Giganci i z nami jest kto? Wawrzyniec Latus. Czyli osoba niepełnosprawna, paraolimpijczyk, który podnosi ogromne ciężary. Czołówka polskiego wyciskania. Łapy nie ma. Wawa, powiedz mi, jaki masz stopień niepełnosprawności, na co chorujesz? Jestem dzieckiem po porażeniu mózgowym, podobnie jak chłopak, który ostatnio u Ciebie był. Raz, i lekko. Co z osobami, które nie mają nóg? Czy oni ważą mniej i nic nie liczą, coś dodają? No. U nas w sporcie para powerliftingu od tego roku zmieniły się przepisy, że osoby, które nie mają nóg, niestety nie mają dolicznika. Więc ważą tyle, ile waży ich ciało. Wcześniej było tak, że był dolicznik. Był niewielki dolicznik, bo w stosunku do ciała no to niestety był bardzo niewielki, bo nie pamiętam jakie, ale to były rzędu 1,5 kilo do 3 kilo tylko. A to mało. I dawaj. I raz. I dwa. No szmata. Ale przeważają jednak zawodnicy z paraplegią i oni głównie wygrywają albo wygrywają... Co to jest? Co to jest paraplegia? Jest to porażenie od pasa w dół, prawda? Czyli nogi mają, ale chude. Dokładnie tak. Jaki jest rekord świata w kategorii tam 60 parę? W kategorii 60 kilo rekord świata należy do Egipcjanina. Jest to 215, jak się nie mylę, czy 210 kg. A miał nogi? Nie, tak, ma nogi, tylko niestety, ale u niego to jest choroba polio. Niepełnosprawny się urodziłem, ale przez operację, przez rehabilitację osiągnąłem to, co widzicie i naprawdę chyba jest nieźle. A pokaż przysiad. Bokiem, o. No nawet nieźle. Dawaj. Kurwa. No nic nie waży, to nic nie waży. Skąd pomysł jako trener personalny? Wzięło się to tak naprawdę, jak byłem na Igrzyskach Paraolimpijskich w 2012 roku. No i pomyślałem, rozmawiając tam ogólnie z trenerem i z fizjoterapeutą, że nieźle mi to wychodzi, że dobrze wykonuję ćwiczenia, że w miarę wiedzę mam anatomiczną. Oprócz tego poszerzyłem sobie swoją wiedzę trenerską. No i ogólnie prowadzę podopiecznych. I dawaj. Widzieliście to? Dynamit, proca. Wawa, powiedz mi, jakie masz sukcesy? Może zacznijmy od tego, że jestem multimedalistą mistrzostw Polski, medalistą mistrzostw świata, Europy. Byłem rekordzistą Europy. W tamtym roku zdobyłem złoty medal na mistrzostwach Europy w Gruzji. Również jestem medalistą Pucharów Świata. Ale takie najważniejsze medale to mistrzostwo czyli drugi wicemistrz na świecie z 2014 roku w Dubaju i mistrzostwo Europy z Gruzji z tamtego roku. Okay. Dawaj. Szmata, cool. A powiedz mi, Wawa, czym się różni wyciskanie leżąc takie zwykłe od wyciskania u osób niepełnosprawnych? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że my w naszej dyscyplinie bardzo restrykcyjnie sędziują. Tam wręcz musisz wycisnąć idealnie. Przeważnie zaliczone podejścia to nie są submaksymalne. To są podejścia z tak zwanym zapasem. Druga sprawa. Musicie pomyśleć o tym, że trajektoria ruchu jest całkiem inna w naszym wyciskaniu niż w takim tradycyjnym bench pressie. Nie wymostkujesz tak mocno. Niestety leg drive nigdy nie zaistnieje. Jedynie co dopinają cię pasem, prawda? Jedynie co możesz wymostkować w odcinku piersiowym kręgosłupa. Bo nie wiem czy wiecie, ale tu jest taka dostawka normalnie. Tu dostawka jest. I nogi się wiąże. Nogi leżą na ławce takiej dłuższej, nie? Tak jest. I wtedy trzeba zapiąć pasami i wyciskają w taki sposób, tak, ta osoba 215 czy tam 220 kg w kategorii 60 parę. 250 kg, prawda? No, tak. W mojej kategorii wagowej jest zawodnik, który jest rekordzistą świata,
wyciska, słuchajcie, 250 kg. A nogi ma czy nie? Ma nogi, ale bardzo, bardzo niewielkie. Nie do wad ma tych nóg. Aha, dobra, okej. Okay. 200 kg! Raz. Dwa. Trzy. Dawaj. Walczysz, walczysz do końca, do końca, do końca, do końca. Do końca. Dobra, skończyliśmy trening, podejście po 200 kg na ilość powtórzeń, poszło 4 razy, czyli bardzo dobry wynik. Teraz nie wiadomo, kto tu jest osobą niepełnosprawną, ja czy Wawa. Ja wyciskałem podobny, miałem wynik. Bardzo zbliżony, nie pamiętam, czy 3 czy 4 razy na 200 kilo, no ale ja ważyłem więcej i druga sprawa, no jestem pełnosprawny, nie? Dokładnie tak. Dobra, jak zadowolony jesteś? Zadowolony jestem, dziękuję bardzo. Dobra. Dzięki za zaproszenie. Jeżeli chciałbyś wystąpić w odcinku, napisz do mnie priv, szczególnie na Instagramie, bo tam jest, powiedzmy, najlepsza opcja kontaktowa. O, i tyle. Łapy nie ma!